sieroty. Żona obumarła. Dziadki w świat poszły. Ziemia zmarniała. O, dziękuję. Ostatnia krowa zdechła. A mnie po świecie tułać się przyszło. Kto w Boga wierzy, niech poratuje. No i patrzaj, Jagno, jaki huk roboty jeszcze przed nami. Goście jadą, a dziedziniec nawet nie zamieciony. Patrz, patrz, ja cię nauczę. Ucz się, a jak zmyślna będziesz, to cię moją następczynią uczynię. A musisz wiedzieć, że zamek nasz wielki jest. I hen nogi. W zwiżarniach zboża mnóstwo. W zimnych zamkowych piwnicach mięsiwa. A jak księżniczka przyjęcie wydaje. Z zamorskich krajów takie cuda przywożą, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. A w zamku i wina, i miodów kwitnych, i beczek piwa. A opowiadają, że i skarbiec pełny po brzegu, złote monety i bursztyn w skrzyniach się nie mieści. I no, na podłodze leży, taka mnogość tego. A ty nie wydzijaj, tylko sprzątaj. On rozdziawia. Wszystkiego uczyć trzeba. A, da, ja poproszę, a ty poczywaj. Thank you.
skały wybałuszyła na tego rycerza. Toż to jest Daniel z Monheimą, do naszej księżniczki przyjechał. Jeszcze ci one wypadną, te gały. A co? Taka ostatnia przeca mnie jestem. Pietrek od koni się za mną ugania, a brat Adalbert prawił, że oczy moje modre jak sukienka Madonny, a urocza, a smukła. Kiej ta maciora. Ale głosik masz piękny, donośny i skrzypiący jak koło od tej studni. Ale pamiętaj, on wielki pan, on na takie zwykłe dziewczyny nie patrzy. Nie. Kaśka, Danuśka, co, nogi mam do dziedzińca przyrosły? Nie no, na rycerzyków się oglądacie. Jazda, obrusy prać. Dziś wielki bal jest we zamku. Rusta się już. Masz, dzień dobry. Słońce już dawno wzeszło. Ojciec z łykiej osa poszedł do roboty, a ty co? Matuś, moja matuś, ja tu za murami ptaszu słuchałam. Janek maliłam kwiatami. Noc całą nad ptaszkami śpiewem zmitrężyłaś? Ale ty tak pięknie śpiewamy. Ja wianek robiłam, a czas tak pięknie płynął na noc. Toż tu ma wianek cały potargany. Za ogniem błoną. Ja wianek dam ci ptaszki. Już ja widziałam tego ptaka, szpaka. Szkodnika, co mi tu wsadło od przysłuchania. Gdzieś byłaś tą. Nie powiem. Bo jak ojciec się dowie. Ścierką ją, ścierką. Nie powiem. A co żeś ty, kobieto? Zrozumą ciosana? Patrzysz na córuchnę. Kawieć się zbiera i co? Na ozory nas wezmą. Córka wstyd nam robi. Męża dla niej nigdzie nie znajdzie. I co my z nią zrobimy? Cicho, babo. Ratujcie, ojciec, ratujcie! Przecie Janek maiła, Staszkiem ćwierkoliła. Pomnila poprawnie. Nie rób wrzasku wedle gawieci. Do chałupy idź tam, do chałupy! Do chałupy! Szlachetni panowie! I wy zawsze białogłowych te panienki! Kupujcie odpusty na grzechy! Mam dwie podzielane odpusty zupełne, na pięcie! Zróbnia porodowa najświętszy Maryi Matki! Nie, 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 nie,
Sukienka najświętsza. Rycerzach, wiedźmach i zaczarowanych zamkach. Tak właśnie powinny się zaczynać. A kończyć? No jak? No oczywiście. I żyli długo i szczęśliwie, aż do końca swoich dni. No tak. A co? Co pomiędzy? Skąd biorą się bajki? Jak tworzą się legendy? Wydarzeń? Czy z magii? A może z muzyki? Serca. Serca wędrowcze. I z natchnienia. Wystarczy szczypta weny, jedno spojrzenie przewodniczki artystów, muzy, żeby muzyka i słowo połączyły się w piękną opowieść. A zresztą nie mędrkuj. Legendy nie są po to, żeby w nie wierzyć. Legendy są po to, żeby je opowiadać.
i ich słuchać. Nam, wędrownym pieśniarzom, do snucia opowieści potrzebna jest jeszcze prócz muzyki. Gawiedź, co słów grajka posłucha. Witajcie, strudzeni podróżni. Witaj ty. Coś widzę, że brata po fachu spotykam. A jakże, Tybalt jestem. Poeta, grajek, wędrowny. Do Marienburga idę. Panienkę spotkać, pokłonić się nisko. Zamek i miasto broni, na pielgrzymów pogląda. I pieśń ułożyć. O czym? Ach, o cudach, które wypraszam. I o ludziach, którym serca twarde miłością odmienia. Czyli cel podobny mamy. Ja także podziwiam tą piękną warownię nad Nogatem i marzę o tym, żeby stworzyć baśń, która będzie wzruszać i zachwycać. A działaby się właśnie w tym pięknym miejscu. Tylko, wstyd przyznać, kapryśna mamuza opuściła mnie dzisiaj. Pustka w mej głowie i wiatr w niej ino hula. Toż to dopiero temat, prawda? Napisz o tym. Napisz, że muza cię opuściła. Napisz legendę o tym. Opowiedz ludziom. Patrzaj w serce, nastrój ludnie, a ja pomogę ci. Pomogę ci moim rymem. Zatem? Dawno, dawno temu. W czasach, gdy ziemiami tymi władał zakon krzyżacki, a Malbork był siedzibą wielkiego mistrza. W czasach, gdy miecz kosztował tyle, co krowa, a za konia można było 3 wsie kupić. A księżniczkę za ile? Cicho, nie przeszkadzaj. Wenę czuję. Wenę. Zapach z zamkowej kuchni, spaleniznę czuć można tutaj. Dziewki kuchenne stoją zasłuchane. Tu zamiast ognia pilnować. Zrozum. Nie tak pisze się legendy. Legendy nie powstają z rozumu, z historii. Legendy pisze się fantazją. Tak? To jak mam zacząć? Nie, no, początek był całkiem tego tam. Dawno, dawno temu. Bardzo śmieszne. Łatwo ci widać dworować ze mnie. Thank you.
brawo. Dawno, dawno temu, poza czasem
a może w międzyczasie. W krainie pełnej mocy, w czasach magii i miecza, pradawnych wojów, czarownic i smoków, żyła sobie piękna księżniczka, a miała na imię Lukrecja. Mieszkała w pięknym zamku nieopodal miasteczka. Było to miejsce niezwykłe właśnie dzięki niej, albowiem była ona muzą zaczarowanego zamku. Lubiła przechadzać się po swoich włościach i rozkoszować gwarem i dźwiękami średniowiecznego grodu. Zawsze, kiedy się pojawiała, mieszkańcy wielce się radowali, albowiem obdarowywała ich nie tylko śpiewem i uśmiechem, ale także natchnieniem. To dzięki niej rodziły się w nich talenty pięknego głosu, śpiewu i gry na instrumentach w niebywałej harmonii i radości z innymi. Wówczas dusze wszystkich wypełniało szczęście i nawet anioły zlatywały się z nieba, aby pomagać ludziom. Zamek księżniczki, jak już mówiłem, był zaczarowany, ponieważ splatała się w nim przeszłość z przyszłością. Rozbrzmiewała w nim muzyka różnych czasów i stanów, a miłość, szczęście i zgoda kwitły niczym... Tak, okej, to super, super, nie, okej, w porządku, nie. Tylko dosyć tych kwiecistych słów. Musimy wprowadzić trochę dramaturgii i nagłego zwrotu akcji potrzebujemy. Okej? Oczywiście ta idylla była solą w oku sił nieczystych. Słodycz i harmonia tego miejsca, a zwłaszcza obecność księżniczki. Były nie do zniesienia dla złych mocy, niosących chaos, kłótnie i gniew. Pewnego pechowego dnia niebo zachmurzyło się nad niepokojąco i na pałac i na miasto padł cień. Ludzie odczuli smutek i lęk, a w mieście pojawiły się dwie wiedźmy. Ha, i nie tylko wiedźmy, ale i też chochliki, złośliwe stworki wszczynające kłótnie i baśnie. Dobre. Wszystko!
Właściwie to jedna była czarownicą, a druga wiedźmą. I tam jędza to jędza. Powiem, czego zamieniam! Ta jest taka, że czarownica czaruje, a wiedźma czaruje. Tak? To ty jesteś ta lepsza? Tak! Masz starszą wiedźmę ode mnie! I większy kołtun na głowie! A już nie zbicie nasz prodawek na noście! Daj się na swoje własne nosie! Bo jak mijam te przekleństwem! I dalej się kłócić, i bić, i narzekać, i narzekać. A tymczasem... Tymczasem z odsieczą pojawiło się dwóch najbardziej walecznych rycerzy, którzy ruszyli na pomoc księżniczce. Odejdź stąd! Ubiję! Dawaj tu przez jedną, drugą, a teraz nie stań się złota! Dobre. Normalnie jestem w szoku. Widzisz? No, brakuje mi słów. A myślałeś, że tak łatwo baśń napisać. To teraz masz. Próbuj. Strach i przerażenie nastąpiło w całym królestwie, a potem zastąpiły je smutek i rozpacz. Albowiem księżniczki za nic nie udało się obudzić, a wena i talent powoli opuszczały pogrążający się w ciszy pałac, miasteczko i całe królestwo.